Witam moje kochane rybcie w nowym roku i to jest czytanie na ten rok. Będzie to czytanie ogólne. Życzę Wam spełnienia Waszych marzeń. Ja wiem, że Wy macie ich dużo, moje rybki kochane. Wy lubicie marzyć. Życzę Wam zdrówka przede wszystkim, to jest najważniejsze, szczęścia, miłości oczywiście. I wiecie co, właśnie takiej determinacji w dążeniu do swoich celów, dlatego że często się poddajemy i to jest straszne. Także życzę Wam, żebyście się nie poddawali, absolutnie. Pamiętajcie, że jesteście panami swojego losu, energie nam mogą sprzyjać, czasem przeszkadzać, ale za większość rzeczy my jesteśmy odpowiedzialni, tak? To jak wibrujemy, to jak myślimy, to, kim jesteśmy, ma odzwierciedlenie w naszej rzeczywistości. A na to mamy my wpływ też, tak? Wiadomo, że jesteśmy ukształtowani jakoś i z pewnymi rzeczami, pewnych rzeczy, które nam wpojono, ciężko czasem się, że tak powiem, oduczyć, ale wszystko jest możliwe, pamiętajcie. No i nie przedłużając, moje kochane rybki, zaczynajmy. Jest to czytanie ogólne, więc trochę o wszystkim będzie, ale czasami karty mi się bardziej skupiają na pewnych aspektach, więc zobaczymy, o czym będzie. O, proszę bardzo. Mamy tutaj powrót jakiejś energii albo kogoś. Zaraz będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze. Dobra, mamy energię, która jest energią straty, tak? Czyli no właśnie, może powracać ktoś, kto nas zostawił, odrzucił, lub kogo wy żeście odrzucili, zostawili, tak? Zaraz będziemy tutaj patrzeć. To też może być energia, moi kochani, mentalność braku na przykład, tak? Mentalność braku, który ma odzwierciedlenie, właśnie gra tutaj taką w kółko ten sam scenariusz, tę samą historię na przykład. To może być na tle finansowym, to może być na tle miłości, a tak naprawdę na każdym innym oczywiście. Ale tak jak powiedziałam, zaraz będziemy patrzeć, ale mi się tu wysypały. Coś tu się zbliża, coś tu się zbliża. To na pewno trzeba będzie rozłożyć na czynniki pierwsze, bo no, to jest taka energia bardzo ogólna, ale jakbym miała złożyć w całość to, co już tu leży, to w tym roku wychodzicie z mentalności jakiegoś braku lub odrzucenia, która ciągle się powtarza, przyciągając właśnie sytuacje lub ludzi do Waszego życia, gdzie ciągle coś tracicie albo ciągle ktoś Was zostawia. To może być schemat, tak, myślenia, ale to może być też osoba właśnie, która powraca, która zniknęła, za którą tęsknicie, bez której Wam źle. I to jest kwestia czasu, powiedziałabym niedługiego, tutaj zegar tyka, tak? Także tak bym to zinterpretowała w całość. No a teraz zobaczmy po kolei. Tak, tu się ktoś odezwie. Wyślę wiadomość. Ktoś może Was podglądać już, obserwować. Oczywiście niekoniecznie w sposób, który jest niepokojący. Po prostu teraz przez te media wszystko jakby podajemy na tacy. To jak
jak bardzo nas ktoś może podglądać, oczywiście zależy od nas. No i kochani moi, mamy gwiazdę. I ja tę gwiazdę jeszcze tutaj chciałabym. Może wodnik do Was powracać. Wow, cesarzowa. Zobaczcie, dla niektórych z Was będziecie chcieli uleczyć ten problem powtarzający się, którym jest brak zdrowia, brak pieniędzy. Wy wiecie, tak, jaki to jest brak, ale najważniejsze jest to, że w tym roku będziecie się z tym rozprawiać w końcu, tak? Z tej energii braku będziecie szli ku obfitości. Oczywiście pamiętajmy, że no też zależy to od Waszego podejścia i od tego, co Wy z tymi energiami zrobicie, tak? Samo się wszystko nie stanie. Pamiętajmy o tym. Dobra, zaraz wrócę do tego. Zobaczmy. Pięknie. Mamy w ogóle energię uzdrawiania. I to może być uzdrowienie właśnie. Relacji z kimś, tak? Ktoś się odezwie. Ktoś, kto chce uleczyć to, co zostało zniszczone, zranione. Mamy królową pucharów. To jest też, to jesteście też wy. Ktoś, wy możecie intuicyjnie też czuć, że tutaj powraca osoba konkretna. Proszę bardzo. No i mamy. Przepraszam, mamy tutaj, moi kochani, ofertę, przepraszam, ofertę, no właśnie, jeżeli jesteście sami, to zdecydowanie przychodzi tutaj do Was miłość, tak? Ale możliwe właśnie, że przychodzi, ponieważ rozprawiacie się z jakimś powtarzającym schematem, tak? Gdzie na przykład wpuszczacie ciągle te same osoby, bo i robicie te same rzeczy, oczekując inne rezultaty. A tak? No właśnie, jeżeli jest jakaś lekcja tutaj do przepracowania, no to się tak nie da. Więc tutaj przełamujecie to w tym roku, moi kochani, przełamujecie to. To jest bardzo dobra wiadomość. No i mamy tu miłość, mamy kogoś, kto jest bardzo kochający, kto chce zapełnić brak tej miłości, która tutaj występuje, lub może to być właśnie tęsknota. Moi kochani, jest oferta, no jest. Zobaczcie, ona już się, tak powiem. Jest wizja jej już, tak? Jest, jeżeli to jest osoba, która powraca, to tu już jest planowanie tego powrotu. Dlatego możecie to czuć. Możliwe, moi kochani, że ten brak to jest, symbolizuje brak odczuwany przez osobę, tak? Która do Was idzie. Bardziej aniżeli waszą. Wiadomo, że tutaj dwie osoby muszą tęsknić za sobą, jeżeli mają być razem, tak? Ale zdecydowanie to może być energia, która oznacza, że osoba niesamowicie tęskni za wami. Jest teraz w, znaczy to jest czytanie na rok, czyli jest, będzie w energii, gdzie bardzo mocno odczuje wasz brak. A też dlaczego ten brak może odczuć? Bo jeżeli wy przełamujecie swój schemat, który wam, was zawodził, tak, postępowania, i jesteście teraz w energii obfitości,
Zobaczcie, gwiazda, obfitość, cesarzowa, to są energie, które mówią o tym, że wy po pierwsze tutaj coś uzdrowiliście, po drugie właśnie możecie mieć bardzo dobry okres, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy materialne, jeśli chodzi o właśnie zdrowie, jeśli po prostu tryskacie tutaj piękną energią lub będziecie, to wtedy właśnie ta osoba, szczególnie wtedy jak wy, wasza frekwencja się zmieni, tak, i nie będziecie dalej w frekwencji czekam na ciebie, płaczę za tobą, tak, jest mi źle, jest do dupy, tylko właśnie wy bierzecie rzeczy w swoje ręce, dzieje się u was bardzo dobrze, tryskacie piękną energią, jesteście najlepszą wersją siebie, tak. Widać, że tutaj ktoś zrobił pracę nad sobą albo zrobi w ciągu tego roku, to wtedy taka osoba czuje bardzo mocno, mamy królową pucharów, to jest energia, która tak głęboko czuje i zobaczcie, co się wtedy dzieje. Przychodzi oferta, tak? Przychodzi ta osoba z ofertą, ponieważ tęskni za wami po krańce możliwości. I ten rok to jest ten czas. Zobaczcie, miłość mamy. No zobaczcie, miłość. Miłość, miłość. O, i słońce. Podoba mi się szczęście w miłości. Sukces, radocha, uzdrowienie. Uzdrowienie natury fizycznej, uzdrowienie koneksji. Wy to nazwijcie. To się zadzieje. Ten rok to jest ten czas. No piękniej być nie może. Dwa puchary, zobaczcie. Nie, to nie. Po prostu połączenie tych trzech energii. Żartujecie sobie ze mnie. To jest piękna, prawdziwa miłość. Szczęśliwa, słońce mamy. Niektórzy z Was może będą dokonywać wyboru, jeśli chodzi o miłość. Może osoba, która powraca, może wcale nie będziecie już jej chcieli, bo zmieniliście się, bo zrobiliście pracę nad sobą i wiecie, czego chcecie, i wiecie, że należy wam się najlepsze. I wtedy przychodzi to, co jest najlepsze, jak rezonuje z wami, tak? To, jak wy rezonujecie w środku, sprawi, że przyciągniecie na zewnątrz to. Frekwencje muszą się zgadzać, tak? Ale piękna energia. I gratuluję tym, co zrobili ogromną pracę nad sobą. Naprawdę, bo to nie jest łatwe. Wy wiecie najlepiej, jakie to jest trudne, ile razy los nas potrafi wrzucić po prostu w ten sam kocioł. I jak już myślimy, że już to mamy, to się okazuje, że wcale nie mamy, wcale jeszcze nie przerobiliśmy, tak? Więc jeżeli przeszliście przez to, to zobaczcie, teraz w tym roku będziecie zbierać tego plony. Dwa puchary, kochankowie i słońce. No, wow! Po prostu wow. A to właśnie, tak jak mówię, za sprawą tego, że odwaliliście kawał dobrej roboty, tak? Wymagało to czasu właśnie, pobycia samemu, samotności, po odnajdywaniu odpowiedzi na pytania. Ale udało wam się, tak? Lub uda w tym roku. Co jeszcze?
Moje rybki. Zobaczcie, dokładnie tak. Odchodzenie od czegoś, co nie dało Wam szczęścia, co nie było satysfakcjonujące, co nie było jakby odżywiające dla Waszego serducha. A z drugiej strony, właśnie przez to też, że Wy się zmieniliście, powrót osoby, która też będzie miała pasujące frekwencje do Waszej, tak? Lub powrót osoby, tak jak powiedziałam, której już nie chcecie, bo się zmieniliście i będziecie mieć do wyboru, tak jak powiedziałam. Ale jest to rok, gdzie jest właśnie odejście od starego ja i powitanie nowego ja. Przepiękna energia. No właśnie, i co mamy pod spodem? Rydwan. Rydwan. Czyli znów sukces, pójście do przodu, wzniesienie się. Tutaj mamy też, tak jak mówię, również to, ten sukces może oznaczać sukces na różnym polu waszego życia, tak? Także finansowym, kariery, zdrowotnym, czy miłosnym, tak? Czy jakim jeszcze innym? Również tutaj widzę, tak, dwa różne konie mamy, białego i brązowego, tak? I właśnie być może będziecie dokonywać tego wyboru, tak? Czy idę w lewo, czy idę w prawo? Za którym koniem podążam? Piękna energia, wow, no, cudowne czytanie, naprawdę dzisiaj. Dla koziorożca, dla wodnika i dla Was zrobiłam naprawdę przepiękne czytania. Bardzo mi się podobają. W tym roku właśnie będziecie wiedzieli, o co warto zawalczyć, a co należy odpuścić, tak? I być może, że będzie właśnie coś lub ktoś, o kogo już nie będziecie chcieli walczyć, lub o co nie warto już walczyć, tak? Dobra, tu mamy tę energię. Zaraz zweryfikuję. Zobaczcie, piękne. I właśnie przypomnijcie sobie, jacy jesteście wspaniali. Przypomnijcie sobie swoje największe wartości, swoje największe atuty. Odnajdźcie to dziecko w sobie i je pochwalcie, tak? Zobaczcie, wymieńcie wszystkie pozytywne, cudowne rzeczy w tym waszym dziecku, bo gdzieś to tam pogubiliście po drodze. To jest bardzo ważne. Niektórzy już odnaleźli, tak? Ci, co są już w tej energii cesarzowej, już to odnaleźli, ale niektóre moje rybki jeszcze są że tak powiem, w trakcie, tak? Tej wędrówki i osiągania tej energii, znam swoją wartość. Także teraz weryfikuję energię, która mówi o, która jest tajemnicza bardzo. Co my tu mamy? Która mówi o tym, żeby z czymś za wcześnie nie wychodzić, nie chwalić się, albo w ogóle, no właśnie, no nie to, że nie chwalić się, ale może
za wcześnie nie mówić innym. I teraz chciałabym zobaczyć, co to jest. To jest specyficzna wiadomość. To jest na pewno coś, o czym będziecie wiedzieć, co ja mówię, ale ta energia się tyczy właśnie obfitości i sukcesu. Może jest ktoś, kto jest zawistny w waszym otoczeniu, nie wiem. Może jest osoba, której nie ufacie, i wtedy pamiętajcie, żeby nie dawać za dużo informacji tej osobie, tak? Jeżeli jest ktoś, komu nie ufacie. Tak jakby tu była energia, żeby za wcześnie z czymś nie wyjść, tylko poczekać, aż to się dokończy, tak? To jest ważne. To może być dla każdego z nas, z Was naprawdę jakaś inna informacja. Jest to bardzo specyficzna energia tutaj i taka dość zadziwiająca, że w czytaniu na cały rok właśnie wyszła tutaj taka sprawa, ale widocznie jest to dla kogoś z Was ważne. Pamiętajcie, że nie dla wszystkich na pewno. W każdym bądź razie ja wiem, że rybki mogą być bardzo ufne, więc powtarzam, jeżeli jest coś, może raczej ktoś, komu nie do końca ufacie, albo nie wiecie, czy możecie zaufać, to zachowajcie pewne rzeczy dla siebie. Mam wrażenie, że tu chodzi, tak jak mówię, tu, jeżeli tylko dla tych, którzy wiedzą, że w ich otoczeniu jest ktoś, kto jest podstępny, nie wiem. Żeby nie mówić o jakimś swoim marzeniu za wcześnie. Ale tak jak mówię, to jest bardzo specyficzne, na pewno nie dla wszystkich, więc jakby nie skupiajcie się bardzo mocno na tym. Tak, no właśnie, tak jak mówię, jest ktoś, kto może namieszać niepotrzebnie, ktoś, kto może nawet chcieć dobrze, ale wyjdzie wszystko na nie tak, jak trzeba, tak? Ale to właśnie, to ma do czynienia, coś do czynienia z czymś, z czym trzeba po prostu poczekać, żeby za wcześnie nie mówić czegoś, tak? Coś, co jest związane z jakimś albo sukcesem, albo pragnieniem, czy planem zrealizowania czegoś, czy coś w ten deseń, tak? Coś w tym stylu, bo tak jak mówię, tu nawet ten ktoś może mieć nawet dobre zamiary, ale może po prostu niepotrzebnie coś tam popsuć, tak? Ale wiadomo, że sukces dalej osiągniecie, tylko chodzi o to, że to takie niepotrzebne by było, no. Dlatego lepiej siedzieć cicho przez jakiś czas. No dobra, i ostatnia już karta, rada. Jaka rada na ten rok dla Was jeszcze? Proszę bardzo. No właśnie,
coś tutaj możecie w tym roku wywalczyć, jeżeli będziecie odpowiednio zdeterminowani, tak? Jeżeli nie będziecie się poddawać, uda wam się. Jeżeli jest coś, co będzie wymagało właśnie, co nie będziecie wiedzieli, czy się uda, czy się nie uda, nie poddawajcie się. To może się wiązać z tym, słuchajcie, że tu wam ktoś może namieszać, bo coś tam żeście mu powiedzieli, albo bo ktoś wypaplał coś, czego nie powinien. Także o, uważajcie, komu powierzacie sekrety, tak? Może czasami lepiej go nie powierzać, dopóki jakby informacja nie jest dojrzała, tak? Ja myślę, że to jest najlepsza interpretacja tej energii. Ale pamiętajcie, że co by się nie działo, jesteście w stanie wyprostować sytuację, wygrać sytuację, tylko musicie być temu zadedykowani i nie poddawać się, tak? To też specyficzna energia, ale właśnie to jest ważne. Nie poddawajcie się ogólnie w dążeniu do waszych celów. Bardzo was proszę. Sama też to mówię do siebie, bo oczywiście to jest taki problem, który ma chyba każdy człowiek, tak? No nie oszukujmy się. Ale właśnie nie poddawajcie się. Bardzo ważne, bo uda wam się. Kochani moi, moje kochane rybcie, uwielbiam was i życzę wam wszystkiego, co najlepsze. I do usłyszenia, moje kochane, do usłyszenia. Buziaki, pa.